Dobry wieczór, przechodnie. Ten sam Jezus, który chodził 2000 lat temu po ziemi, jest dzisiaj tutaj i teraz. Ta sama moc, która 2000 lat temu uzdrawiała chorych, uwalniała zniewolonych, wskrzeszała zmarłych. Ta sama moc dzisiaj jest tu i teraz w tych, którzy uwierzyli w Niego, którzy uwierzyli w Jezusa. Nazywam się Marek Cybliński. 12 lat temu w piwnicy na koncercie punkrockowym spotkałem Jezusa i zrozumiałem, że jest coś więcej niż to, co widzę, to, co słyszę i to, co dotykam swoimi rękoma. Ale przez 10 kolejnych lat żyłem w różnych systemach religijnych, bo myślałem, że tak trzeba. Że trzeba być w tych wszystkich systemach bycia dobrym i moralnym człowiekiem. 2 lata temu nie mogłem wytrzymać. Bo byłem osobą zalęknioną, z nerwicą, z depresją, z rozsypującym się życiem. I ponownie w piwnicy, nie w żadnej świątyni, zacząłem wołać do Jezusa, że już dalej tak nie mogę. Chciałem się zabić. I wiesz, nastąpił przełom, zacząłem poznawać Go. Zacząłem poznawać Go i przestałem stawać się lepszym człowiekiem. Przestałem stawać się dobrym człowiekiem. Ale stałem się jedno z Chrystusem i to zmieniło wszystko. Dzisiaj jestem tutaj, ten chłodny, piątkowy wieczór. Właśnie po to, abyś ty dzisiaj mógł też stać się jedno z Chrystusem. Abyś nie był już więcej zwykłym homo sapiens. Jezus przyszedł na świat po to, abyś stał się nowym stworzeniem, abyś miał możliwość stać się nowym stworzeniem. Wiesz, życie z Jezusem to nie jest samo zbawienie po to, żeby pójść do nieba. To nie jest tylko samo zbawienie. To jest to, abyś mógł żyć tutaj spełnionym życiem. Jezus, gdy chodził po ziemi, powiedział: ja przyszedłem po to, abyś miał życie i to życie w obfitości. Ale powiedział również: musisz narodzić się na nowo. Wiesz, żadne systemy religijne nie mają tu znaczenia. Żadna moralność nie ma znaczenia. Znaczenie masz tylko to, czy pojednałeś się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Jestem tutaj dlatego, bo szukasz czegoś więcej. Jeśli masz pragnienie w sercu, jeśli to Ciebie dotyka, tu i teraz możesz pojednać się z Bogiem. Wystarczy, że do Niego zawołasz swoim szczerym sercem, tak jak Go pragniesz. Zawołasz do Niego: Jezu, nie znam Ciebie, ale potrzebuję Cię poznać. Chcę Cię poznać, chcę wiedzieć, kim jesteś. Gwarantuję Ci na 100%, że On Ci odpowie. Tak jak mi odpowiedział. Tak jak mi odpowiedział. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa, które są dzisiaj tu wypowiedziane, aby przenikały serca i nie dawały spokoju, aby nie dawały spać tym, do których dotarły, dopóki nie pojednają się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Ardere na szantore kerdo, erdere la na sabaratai, erdere na saj, erdere na saj, erdere na saj, kardere na santo. Jeśli chcesz spotkać się z Bogiem, przyjdź do mnie. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź do mnie. Ta sama moc, która była 2000 lat temu, jest dzisiaj, tu i teraz. Jeśli tylko pragniesz, jeśli pragniesz, okaż to pragnienie, przyjdź.